Cześć, siemano, witam Cię w nowym odcinku na kanale. Postanowiłem, że coś podjubiemy sobie w garażu. Jako, że na moim kanale jest dużo filmów, bardzo dużo, prawdopodobnie wszystko znajdziesz na temat chińskich silników, chińskiego silnika. Co potrzebujesz, wpisujesz, praktycznie wszystko jest na moim kanale. Postanowiłem, że jeszcze trochę to rozbuduję. Wątek z tymi chińskimi silnikami i postanowiłem, że nagram Wam lepsze materiały. Czyli te materiały, które nagrywałem tam kilka lat temu, to były takie, powiem Wam, że średnie. Teraz postanowiłem, że nagram Wam te materiały bardziej, jakby to powiedzieć, wyszczególnione, omówione. Ale na samym początku chciałem Cię zaprosić do subskrypcji kanału. Chciałem Cię zaprosić na Instagrama, na Facebooka. I w tym filmie pokażę Wam, tak jak po tytule filmu widzieliście, jak przygotować głowicę do założenia do silnika. Będziemy chcieli osiągnąć taki efekt głowicy, tak jak to widać, czyli wszystko tutaj, komora, zawory są wyczyszczone. Będziemy to robić z takiej głowicy, to jest przykład MRF-a 140 lub 125. One się nie różnią praktycznie, także dla mnie to jest obojętne, która będzie głowica, bo i tak wszystkie głowice muszę zrobić tak samo jak tamtą. Oprócz tych trzech, dwóch głowic mam jeszcze cztery do roboty, także bez zbędnego tutaj przedłużania zabieramy się do roboty. Będę Wam pokazywał, co i jak należy zrobić. Pokażę Wam też, jak można sobie poradzić w domowych warunkach, bo nie każdy ma dostęp do narzędzi różnych. Oczywiście to sobie podzielimy na kilka różnych filmów, ponieważ jeżeli bym chciał to wszystko w jednym filmie nagrać, to wyszłoby bardzo długo, tak żeby po prostu ten filmik nie wyszedł za długi. Dobrze, także myślę, że wszystko fajnie widać. Teraz Wam wytłumaczę, może zrobimy sobie głowicę od 125, bo jak widzicie, jest troszkę może bardziej brudniejsza. Tu widzicie, przecieram tutaj palcem wszystko, ona jest już, tak można powiedzieć, dobrze przepalona. Także tutaj sobie wszystko pokażę Wam, jak z tym się uporać, żeby po prostu zrobić taką ładną komorę. Więc zaczynamy. Musimy oczywiście rozebrać całą głowicę do zera, czyli musi być rozebrane wszystko. Muszą być wyciągnięte zawory. Tu wszystkie pokryweczki, koniki zaworowe, wałek rozrządu, wszystko musi być rozebrane. Pokażę Wam teraz, co po kolei zrobić, jak taką głowicę rozebrać. Więc po kolei ja sobie zawsze odkręcam koreczki od zaworów, to jest na kluczyk 17. Niektóre korki, jak widzicie, są obrobione i takim kluczem ciężko jest je odkręcić. Ten korek jest w dobrym stanie, także on, jak widzicie, idzie bezproblemowo. Ten korek już nie chce iść, dlatego używamy sobie nasadki z grzechotką, nakładamy i teraz możemy fajnie uderzyć. I jak widzicie, wszystko fajnie tutaj idzie. Oczywiście wszystko sobie odkładamy w jedno miejsce. Teraz odkręcamy sobie boczną pokrywkę od koników zaworowych na kluczyk 8. Pokryweczkę też na bok. I teraz, żeby wyciągnąć koniki zaworowe, musimy wyciągnąć sfożnie, które trzymają te koniki. W tym przypadku są to sfożnie o średnicy około 10 mm. Możemy sobie je wyciągnąć płaskim śrubokrętem, wciskając i po prostu docisnąć pod bok i one fajnie wychodzą. Jeżeli nie wychodzi nam płaskim śrubokrętem, te tutaj sfożnie mają w środku gwint na śrubeczkę 8, na śrubę M8, czyli 8 mm. Wtedy w taki sfożeń możemy sobie wkręcić tą właśnie śrubę, pociągamy i ten sfożeń fajnie tutaj wychodzi. Teraz w kolejności możemy sobie wyciągnąć koniki zaworowe. Jeden konik. I tutaj mamy drugi konik. Wszystko kładziemy na bok. Teraz wyciągamy rozrządu. Zwykle wychodzi lekko, bo spasowanie elementów w takich głowicach nie jest zbyt precyzyjne. Wyciągamy wałeczek, kładziemy na bok. I wtedy mamy już praktycznie całą głowicę rozebraną. Zostało nam tylko wyciągnąć zawory. Żeby zawory wyciągnąć, potrzebujemy dosłownie zwykłej nasadki. Może to być nasadka 17, nawet od klucza. Doświadczenia wiem, że dłuższa jest lepsza, bo lepiej jest ją przytrzymać i uderzyć.
Ja się wyposażyłem już dawno temu w taki oto zestaw do rozpinania i do spinania takich oto zaworów. Mamy podkładeczkę pod komorę i mamy dwa specjalne klucze. Jeden kluczyk to jest nic innego jak zwykła kawałek pręta i w środku otwór, coś podobnego do nasadki. Drugi klucz, jak widzicie, jest już inny, ponieważ jest specjalna tutaj nasadka, taka, jakby to powiedzieć, specjalna z otworem na zawór, która się wciska i to nam fajnie tutaj wciska zabezpieczenia na zawór. Ja wam pokażę, jeden zawór rozepniemy sobie tym moim przyrządem, drugi zawór sobie rozepniemy przyrządem takim, jakim jest nasadka. Tak, żebyście mieli ogólnie porównanie, jak to wszystko wygląda. Tak jak mówię, pierwszy zawór sobie zrobimy nasadką. Przykładamy sobie po prostu nasadkę w taki sposób, że kładziemy ją równo tutaj do zaworku. Przykładamy oczywiście pod głowicę, kładziemy sobie tą podkładeczkę. Potrzebujemy młoteczek. Przykładamy sobie nasadkę i uderzamy. Jedno uderzenie precyzyjne wystarczy i już mamy rozpięty zawór. I teraz sobie wyciągamy sprężyny. Sprężyny. I całą tutaj miseczkę kładziemy sobie w to w taki sposób. Najlepiej sobie to złożyć tak. Wtedy nam to nie zginie. I odkładamy w takiej pozycji gdzieś sobie sprężyny. I możemy zawór jeden sobie już wyciągnąć. W tym przypadku jest to zawór ssący. Teraz rozepniemy sobie drugi zaworek tym moim przyrządzikiem. On się niewiele różni od nasadki. Tak samo przykładamy i jedno uderzenie. Jak widzicie, wszystko tutaj odskoczyło, wyskoczyło. I tak samo mamy zawór drugi wyciągnięty. Mamy dwa zaworki wyciągnięte. Mamy tutaj gołą komorę. Tutaj widać, że zawór ssący fajnie jest czysty, więc on w miarę był szczelny. Zawór wydechowy już nie był taki, jakby to powiedzieć, w dobrym stanie. Jeżeli mamy już rozebraną głowicę, jeżeli przystępujemy do docierania zaworów czy do innych czynności, warto sobie wymienić uszczelniacze zaworowe. Koszt takich uszczelniaczy jest to taka rzecz, że po prostu kosztuje 2 zł za jeden uszczelniacz. Także to nie jest żaden tutaj koszt. Oczywiście, jeżeli chcemy wyciągnąć uszczelniacz, to po prostu bierzemy płaski śrubokręcik, przykładamy sobie w ten sposób pod uszczelniacz, podważamy lekko i uszczelniacz mamy wyciągnięty. To samo robimy z drugim uszczelniaczem, podważamy sobie śrubokręcikiem i uszczelniacz mamy wyciągnięty. Teraz sobie przystępujemy do wyczyszczenia całej tutaj komory, całych tutaj zaworków. Teraz wam pokażę, w jaki sposób ja to robię. Oczywiście sobie nie tylko umyjemy całą tutaj komorę, lecz umyjemy sobie także całą głowicę z wszelkich tutaj brudów, z błota i z innych typu tutaj rzeczy. Do tej głowicy oczywiście sobie umyjemy koniki, wałek rozrządu i pozostałe elementy głowicy. Będziemy potrzebować oczywiście coś mocnego, żeby nam przytrzymało głowicę. Będzie to imadełko. Imadełko sobie łapiemy za tą część, w tą stronę i tą. Możemy sobie taką gumę wyciąć na wymiar, wsadzamy w taki sposób. I teraz możemy ścisnąć. I jesteśmy pewni, że nie uszkodzimy w ten sposób głowicy. Będziemy potrzebowali taki oto czyścik. Jest to czyściwo do rur miedzianych. Końcówki druciane do wkrętareczki. Czy to są takie, czy takie, to jest twardsza, ta jest miększa. Ta też jest miękka, tak żeby to nie porysowało nam. Zaczynamy po prostu jak to woli. Możemy od środka, możemy od zewnątrz. Ja sobie zacznę, że wyczyścimy sobie po zewnątrz. I przykładamy równo sobie tutaj, jakby to powiedzieć,
końcóweczkę i czyścimy. Jak widzicie, już nabiera nam ładnego tutaj połysku, ładna struktura. Oczywiście, żeby to było równe, najlepiej jest tą głowicę później splanować. Też Wam pokażę, w jaki sposób to zrobić. Na razie sobie przygotujemy, wyczyścimy komorę do składania tutaj, do docierania zawodu. Czyli czyścimy dalej. Jak widzicie, tak to się prezentuje. Teraz po co nam są potrzebne końcóweczki? Po to, żeby po prostu w gniazdach zaworowych jeszcze to lepiej wyczyścić. I czyścimy gniazdo. Jeden zaworek i drugi. Komorę praktycznie mamy wyczyszczoną. Jak pamiętacie, mówiłem, że nam jest potrzebny taki oto czyścik. Na starą taką końcówkę ucinamy sobie kawałek czyścika. Robimy sobie końcówkę z czyścikiem. I tą końcówką z czyścikiem, domowa taka, jakby to powiedzieć, końcóweczka, czyścimy dalej. W taki oto sposób komorę mamy wyczyszczoną, czyli jest wyczyszczona praktycznie jak ta. Jak już mamy głowicę założoną w imadełko, bierzemy sobie ten czyścik i czyścimy w taki sposób. Komorę mamy wyczyszczoną, głowicę mamy splanowaną. Jeżeli ktoś chce sobie splanować głowicę, zapraszam do poprzedniego filmiku na kanale. Tam pokazywałem, jak domowym sposobem splanować sobie głowiczkę. Także jeżeli ktoś chce planować, to odsyłam do wcześniejszego filmu, to planujecie. Jeżeli nie, zostawiacie nieplanowaną, jak to uważa. Teraz przystępujemy sobie do wymycia głowicy. Oczywiście głowica, jak widzicie, jest trochę w błocie, w smarze, dlatego myślę, że nie będę Wam pokazywał, bo chyba każdy umie umyć głowicę. Możecie sobie użyć karczera, możecie sobie użyć innych rzeczy. Teraz Wam pokażę, jak wyczyścić zawory, żeby je przygotować do docierania zaworów. Również użyjemy sobie imadełka i również użyjemy sobie jakiejś tam gumy czy czegoś innego. Kładziemy sobie jak najniżej po prostu, żeby tego zaworku nie wygiąć. Możemy sobie ten zaworek popryskać środkiem penetrującym, żeby osad na tło na tym zaworze trochę zmiękł. Będzie nam wtedy lżej go wyczyścić. To samo sobie robimy z tym zaworem, z tym, że wcześniej sobie go popryskamy i odłożymy na bok, wtedy on sobie fajnie tutaj znajdzie. To jest najtańsza opcja, ponieważ jeżeli chcemy nowe zawory, kupujemy nowe, jeżeli stare są dobre, chcemy stare wykorzystać, więc musimy wyczyścić stare, tak żeby było je dobrze dotrzeć. No i czyścimy to w taki sposób. Jak widzicie, zaworek już nam puszcza fajnie, bo środek penetrujący zadziałał. Z tej strony mamy wyczyszczone. Teraz lekko sobie robimy takie coś. Naokoło przejeżdżamy szczoteczką. Jak widzicie, jeden zaworek jest wyczyszczony z tej strony i z tej. Odkładamy na bok. Wkładamy sobie drugi zaworek w tą gumę. Tu akurat poszło bezproblemowo. Widocznie nie był za bardzo przyklejony osad do zaworu. Czasem się zdarza tak, że po prostu trzeba skrobać to śrubokrętem lub innym narzędziem, tak żeby to po prostu odeszło. Ale widzicie, że namoczyliśmy tutaj, namoczyłem sobie zawór, fajnie tutaj odmokło. I mamy zaworek wyczyszczony. Sprawdzamy, czy zaworek jest prosty. Wkładamy we wkrętareczkę. Zakręcamy i kręcimy. Na oko można zauważyć, że jeżeli jest krzywy, no to lekko grzybek chodzi. Lub tak, ale zwykle ten zaworek jest prosty. Wkładamy sący. Oczywiście ściskamy lekko.
Ten zaworek też jest prosty. Więc zawory są proste. Jeżeli jest zawór krzywy, to musimy kupić nowy, bo inaczej, jeżeli go dotrzemy krzywy, jeżeli będziemy docierać krzywy zawór, to po prostu on się krzywo dotrze i nie będzie trzymał nam szczelności. Także głowica jest umyta, wyczyszczona, odtłuszczona. Tak samo zawory, wałek rozrządu i inne elementy tutaj ze środka głowicy zostały wyczyszczone. Teraz możemy przystąpić do docierania zaworów. W tym odcinku tego nie będę robił, ponieważ taki odcinek jest już na kanale u mnie. Ukazał się jakiś 2-3 dni temu, także odsyłam do tamtego filmiku, wyświetla wam się w karcie. Jak docierać zawory. Tak jak widzieliście wcześniej lub w innym filmie, jak wyciągnąć te uszczelniacze, więc teraz je wkładamy. Pasowałoby sobie uszczelniacz spryskać czymś tłustym, najlepiej taki olej. Wkładamy sobie zaworek w taki sposób, znaczy uszczelniacz, i dociskamy i on sobie wskakuje na miejsce. Z drugim robimy to samo. Smarujemy, przykładamy na gniazdo i dociskamy, tak jak to widać. I on tutaj sobie skakuje na miejsce. Wkładamy zawory wcześniej dotarte. Jak dotrzeć zawory, to widzieliście w innym filmie. Co po kolei robimy? Smarujemy sobie tak samo trzonki. Jeden trzonek wkładamy sobie tutaj. Drugi trzonek wkładamy sobie tutaj. Tak jak to widać. W kolejności wkładamy sobie wcześniej odłożone sprężyny z talerzykami, czyli tak jak to widać, takie coś. Wkładamy sobie w miejsca sprężyn, zaworów znaczy. Drugi to samo, czyli to wygląda w taki sposób. I teraz sobie użyjemy tego przyrządu do wciśnięcia zaworku. Tak to wam pokażę, jak to działa. Ogółem ten przyrządzik, tak żebyście to widzieli w taki sposób, myślę, że to będzie fajnie widać. Ten przyrządzik dolega tutaj do tego fajnego talerzyka. I ten przyrządzik, to wciskane coś, oto, dociska wam zameczki na w tym talerzyku. A w środku jest otworek po to, żeby zaworek sobie weszł. I takim oto sposobem nie męczymy się zakładaniem tych zaworów. Tylko sobie robimy takie coś, przykładamy ten przyrząd i teraz jeden ruch, jedno dociśnięcie. Oczywiście podkładamy sobie podkładeczkę pod komorę, żeby nam nie wypadło nic. I tak, przykładamy sobie ten przyrządzik, takie coś możecie kupić na Allegro, ściągacz kamieni zaworowych to się nazywa. Przykładacie, dociskacie i zaworek jest założony. Z drugim zaworkiem robimy to samo. Przykładacie i dociskacie. Jeden ruch i zaworek jest zaciśnięty. Naprawdę to nie kosztuje wiele pieniędzy, a taką robotę robi, że masakra. Dla sprawdzenia możecie sobie poruszać ten zaworek. Jeden, drugi. Ale to jest pewne, że to wam wskoczy. Co teraz zrobimy? No to wkładamy sobie wałek rozrządu w tą głowiczkę. Tak, widzieliście, fajnie wskoczy, bo spasowanie elementów w tych głowicach jest superanckie po prostu. Mamy te sworznie. Mamy koniki zaworowe. Polecam te koniki sobie poluzować fajnie, żeby było przygotowane do ustawiania zaworów, czyli macie poluzowane tutaj śrubki regulacyjne. Teraz na tych sworzniach macie, z jednej strony nie ma gwintu, z drugiej strony jest gwint. Stroną gwintu wkładamy do zewnątrz, czyli jak tutaj macie gwint z tej strony, to wkładacie tak. Tak, żeby po prostu gwint był od zewnątrz, żebyście po prostu mogli później
wkręcić sobie śrubeczkę i wyciągnąć te sworzy. Czyli wkładamy sobie konik zaworowy i wkładamy sworzy. Nic tutaj w tym nie jest trudnego. Koniki wkładamy, bierzemy śrubeczkę, dociskamy, bo czasem po prostu nie chce wskoczyć, i z drugim robimy to samo. Wkładamy sobie konik wintem do zewnętrznej strony, czyli do tej. Wkładamy, tu ustawiamy fajnie konik, cyk, dociskamy. No i to mamy po prostu, głowica jest złożona. Teraz wystarczy ustawić zawory. Jak zawory ustawić, no to możecie zobaczyć na moim kanale, tam są kilka chyba jest filmów do ustawiania zaworów, także tutaj nie będę wam pokazywał, żeby nie przedłużać. No i co, myślę, że na tym byłoby koniec. Oczywiście skręcacie później wszystko do kupy. Zaraz wam to pokażę, jak to się prezentuje. Mam nadzieję, że wam się filmik podobał. Jeszcze wam pokażę. Głowica po złożeniu, po przykręceniu wszystkiego, po wsadzaniu zaworów, wyregulowaniu ich, po wsadzaniu koników, wygląda w taki sposób. Złożona, wyczyszczona, ładnie się prezentuje. Żeby nie było, że to jest tamta głowica, to tamta głowica jest tu, a ta jest tu, co dzisiaj zrobiłem. Także ta jest ta dzisiejsza, nie? I taką głowicę możecie spokojnie zakładać do silnika. Nie bać się, że wam ucieknie kompresja czy coś tego typu. Zakładacie i jeżeli macie jakiś problem z silnikiem, to na pewno możecie wyeliminować głowicę, bo głowica jest na pewno szczelna i jest dobrze zrobiona. Także taką głowicę możecie sobie zakładać do silnika. Ja nie przedłużam, kończę. Mam nadzieję, że się podobało. Subskrypcja, łapa w górę, komentarz. Zapraszam na Instagrama, Facebooka. No i co? Nie przedłużam. Trzymajcie się do następnego filmu. Na razie. Cześć.